Siemandero Aspartamy. Myślę, że nadszedł czas, kiedy wypadałoby mi się czymś z wami podzielić. Otóż pewnego dnia, to był bodajże wtorek, obudziłem się rano o 7, bo ubzdurało mi się coś, że słyszę, że gdzieś gra muzyka. Ale wstałem, ogarnąłem się, poszedłem przed drzwi zabrać catering, otwieram drzwi od klatki i znowu tak jakby, no trochę przytłumiona ta muzyka, ale słychać, że leci, nie? Myślę, ja pieszyku, ludzie to mają zdrowie, jest wtorek, a ktoś dalej ciśnie mel. I przyznaję, że trochę się z tego pośmiałem, że ja to się już starzeję, że ja to bym nie miał takiego zdrowia, żeby ciągnąć melanż do samego rana i tak dalej, no ale pojechałem do firmy i o tym zapomniałem. Cały dzień spędziłem w firmie, wracam wieczorem do domu, późnym wieczorem wjeżdżam na podziemny, wyjeżdżam potem w dom do góry, wkładam klucz do zamka, ale coś tam, no słyszę, że gdzieś ewidentnie gra. No więc biorę psa na pole na spacer, na pole, bo mieszkam w Krakowie, więc biorę go na pole. Wyszliśmy na zewnątrz, no już jest ciemno, późno, na mieście już raczej jest cicho, ale słychać faktycznie, że w moim bloku ktoś naprawdę, naprawdę leci grubą bandą, nie? Najpierw słychać muzykę, potem tak jakby tam jakieś, jakby się tak, takie wrzaski, jakby się ktoś chichrał, potem jakiś taki, tak jakby jakiś facet takim donośnym głosem, nie wiem, na papierosie czy coś tłumaczył coś jakiemuś drugiemu pijanemu, wiesz o co chodzi. Przed spaniem sobie pomyślałem, nie no naprawdę, to godne podziwu, że ktoś ma siłę, poważnie, coś niesamowitego, nie? Ale następnego dnia budzę się rano i ewidentnie słychać, że Coco Jumbo jest ciśnięte dalej, nie? W dzień to było słychać trochę mniej, tu też niedaleko jeździ tramwaj, jeżdżą samochody, więc może trochę to zagłusza. Albo po prostu tak, nie wiem, bardziej kulturalnie lecieli piecem. Natomiast wieczorem, jak się otworzyło okno, to faktycznie było słychać grubo, że gra muzyka. No ale stwierdziłem, że skoro mogę zamknąć okna i tego nie słyszeć, sobie to nie interesuje mnie, to rozumiesz, to niech inni się martwią. Chcą lecieć piecem, to niech lecą, powodzący. Czwartek rano, wychodzę z psem na spacer. Skręcam już na końcu parkingu pod moim blokiem za róg i za rogiem stoją dwie kobiety, które patrzą na mój blok w górę i jest mniej więcej taka rozmowa. Tak, tak, kolejny dzień, jest impreza na cały regulator. Spać się nie da, jeść się nie da, gazety się nie da poczytać, zaraz policję wezwę i się skończy. Ja sam stwierdziłem, że prawdopodobnie do mojego bloku wprowadzili się jacyś nowi ludzie i robili, nie wiem, parapetówę taką grubą. W każdym razie, nie wiem, czy byli młodsi, czy to byli studenci, czy może ktoś starszy, nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że każdy z nich nadawał się na odwyk do Monaru, bo żeby cisnąć aż tyle dni, jak to był czwartek, a oni zaczęli, ja już to usłyszałem we wtorek rano, to nie jest zbyt normalne, nie? A do tego najpierw ten typ mnie zgrzał, bo przez północy coś tłumaczył tam na szlugu temu drugiemu, a potem jeszcze jakaś baba się coś tam chichra, wiesz? Ja normalnie sam zacząłem chodzić z psem dookoła bloku, żeby zlokalizować, gdzie to się dzieje, nie? Tyle, że od tej strony tak jakby to było słychać, nie wiem, z 7-8 piętra, a od drugiej tak jakby odbijało się echo tej muzyki, tych głosów od elewacji. No nie szło tego zlokalizować, nie dojdziesz ładu, gdzie to jest, nie? No więc wracam do domu. Ja słuchajcie, mieszkam na samej górze bloku. Mam dwupoziomowe mieszkanie, nade mną jest jeszcze jeden pokój, mam tam też taras, a całe mieszkanie mam zrobione tak, że mogę nim zarządzać z aplikacji. Mogę zatem z poziomu telefonu, czy z komputera, czy na przykład z poziomu tej oto ściany, mogę sobie kliknąć dowolny pokój, który mnie interesuje i następnie sobie dubać w ustawieniach tego, co się dzieje w danym pokoju. Muzyka, telewizja, konsola, kolory świateł i tak dalej. Tak sobie po prostu funkcjonuje. Natomiast przypominam, że pod kątem technologicznym, jeżeli chciałbyś o mnie powiedzieć, że jestem człowiekiem, który został w tyle, to tak jakbyś nie powiedział nic. No więc wracam do domu i myślę, eureka. Przecież wyjdę na górę na taras i z góry zobaczę, gdzie oni stoją ze szlugami w tych oknach, gdzie leci ta muzyka i zaraz ich zlokalizujemy, człowieku. I teraz, żeby ci to zobrazować, wychodzę schodami na górę. Otwieram, człowieku, malinowe wrota. I okazuje się, że muzyka, która przez 24 godziny na dobę grała ostatnio na moim osiedlu przez kilka dni, to muzyka z głośników udających kamienie na moim tarasie. A ten drący koparę chłop, co tam na szlugu coś tłumaczył pijany temu drugiemu całą noc, to był po prostu prezenter radiowy. Stacji, która leciała cały czas. Grzebiąc na początku tygodnia w tej aplikacji, chciałem włączyć coś innego zupełnie w innym pomieszczeniu, ale za to włączyłem na cały regulator radio na tarasie. Sąsiada akurat nie było, więc nie miał mi kto powiedzieć. Echo odbijało dźwięk od bloków. Ludzie z klatki obok wytypowali już prawdopodobnych 7 osób do pobicia. Biedni studenci prawie zostali zlinczowani. Prawie tu była policja. Jak ja, słuchajcie, rozkminiłem, że to u mnie,
to wyłączyłem tą muzykę, zamknąłem drzwi od tarasu, zszedłem na dół, usiadłem na kanapie i stwierdziłem, że na sztywno, do samego końca palę frana, że to nie ja. Skoro ta wersja poszła, że to studenci z klatki obok. Po jakimś czasie wychodzę z psem rano na pole, spotykam sąsiada z bloku obok i on do mnie mówi taki szczęśliwy tak: popatrzcie dziki, chyba se w końcu dali spokój z tą imprezą. W ogóle ja nie wiem, kto nie są ci z bloku obok, bo tam są sami tacy dziwni ludzie. Ja mówię, no popatrzcie, chyba faktycznie, chyba dali spokój. Mówię, no może i z tamtego bloku, mówię. Tam ci ludzie to faktycznie tacy trochę dziwni.